Hej, z tej strony multi i dziś mam dla Was bitwę na niemieckim czołgu. Tak, już widzę to Wasze zdziwienie. Czasami jak tak sobie myślę, to mam wrażenie, że widziałem już wszystko w OCie, ale ta poczyczka sprawiła, że zmieniłem zdanie. Zapraszam do jej oglądania, ale wcześniej rzućmy jeszcze okiem na bardzo fajną stronkę. Jak zapewne wiecie, Allegro jest od jakiegoś czasu sponsorem naszego kanału i dziś. Chciałbym Was serdecznie zaprosić do odwiedzenia ich strefy gracza, gdzie znajdziecie fajne okazje i promocje na sprzęt dla nas graczy. Link będzie oczywiście w opisie, a teraz idziemy do bitewki. Lecimy, nie śpimy! Potyczka na niemieckim czołgu ciężkim 6 poziomu VK 36 h Teraz może Was zaskoczę, ale kiedyś to był jeden z najpotężniejszych pojazdów tego poziomu. Kiedy to jeszcze oczywiście był średniak, bo swego czasu dokonano podmianki i nazwano ten pojazd czołgiem ciężkim. I może nawet i dobrze, bo swoim stylem gry przypomina właśnie te konstrukcje. Dzisiejsza potyczka będzie o tyle wyjątkowa, że kolega rzuciło na AP Redshire, która nie pozwala tak naprawdę na zrobienie dużo fragów, a fragów będzie multum, od groma. Losowanie jest najlepsze, jakie może być. Z czwórkami, tyle tylko, że są dwie arty. I najgorszy, lew. Teraz naprawdę, piątki, szóstki mają taki problem z tym pojazdem, że to bania mała. Także, jeżeli mówicie coś o balansie na piątkach, to od razu powiem: jego nie ma, lew jakikolwiek balans zabija. Ale powiem wam tak: gdyby gadać o arcie, to potrzebowałbym całego odcinka, więc zmienimy temat, może nawet. Będzie przyjemniejszy, słuchajcie, mam do Was pytanie, które będzie nagrodzone złotem, konkretnie dwa razy po 500 złota dla naszych widzów. Wystarczy, że subskrybujecie nasz kanał, oczywiście nie Multi2K na YouTubie, po drugie polubicie ten film i po trzecie napiszecie właśnie komentarz z Waszym nikiem wot i odpowiedź na pytanie, jaki pojazd niemiecki jest Waszym ulubionym. Może to być drugi tier, może to być dziesiąty, to jest nieistotne, po prostu jakiś... Niemiecki czołg, który sobie cenicie. Ja powiem tyle: w tym momencie nawet mi się gramausem, ale takim chyba ulubionym, niskim pierem moim byłby Hetzer, na pewno Lux i Leopard, także raczej wybrałbym niższy pier, ale może wy wolicie wyższe, to nie ma znaczenia, ważne, żebyście napisali jakikolwiek. I co się dzieje w tej bitwie? Już teraz widzicie dwa fragi. Bardzo szybciutko, kolega. Dobił niskie czwórki i teraz mamy kolejnego delikwenta w T28, w P26. Rywale sami wyjeżdżają nam pod lufę, także nie musimy nic robić, a mamy już trzy fragi. Po prostu idealny, idealny scenariusz. I to jest właśnie najistotniejsze w tej bitwie. Rywale popełniają głupie błędy i przez to giną, bo nie musieliby. Naprawdę mają dobre pozycje i też gdyby wyjechali wszyscy naraz, Efekt byłby dużo lepszy. Co się dzieje po drugiej stronie? Słuchajcie. Pojechała tam cała drużyna. Po prostu cały, cały team. i oni tam giną. Tutaj, po drugiej stronie, moi drodzy, mamy całą naszą drużynę, i tam łośki padają jak kaczki. Także jestem ciekaw, czy cokolwiek ustrzela. Bo na razie naprawdę tracimy tylko co chwilę jakąś lufę. Teraz pojawia się już poważniejszy rywal, to jest Tedek chiński, który jest naprawdę dobry, ma fajne działo, wysoką szybkostrzelność, ale jego wadą jest to, że jak pokaże się, to pufa. Dlatego, że jest mięciutki, a wykryć go nie trudno, bo jest wielki i też ma po prostu problem z ukrywaniem, maskowanie jest przeciętne. Mamy sześć fragów, sami, na tej flance. Arta na szczęście nam nikogo nie ukradła. A w tym czasie nasi sojusznicy coś tam próbują jeszcze zrobić na drugiej flance, ale wiadomo, że raczej nie wygrają, bo tam jest i KW2 i Arta. Ich mieli naszych do tego Oi Eksperymental. Takie pojazdy, no na pewno twardsze. Co my możemy zrobić, słuchajcie? No, wybór jest prosty. Możesz albo wrócić na bazę, albo nacierać do przodu. Kolega wybrał dalszy atak i słusznie, bo przynajmniej zabija Artę Arwale. Jeszcze nam bazy nie przyjmują, więc chyba nie ma problemu. O proszę Lux, a propos właśnie Luxa, jedna z najlepszych maszyn tego poziomu, teraz dobita. Rywal za długo przyczaił się w krzaku. No i teraz spokojnie pufa. Lecimy dalej, mamy lewka. O, właśnie, jego akurat zdjąć by się bardzo przydało. Dla osób, które nie znają za bardzo fałki, ja może delikatnie przedstawię ten pojazd. Słuchajcie, to jest szóstka, która ma. Wysoką szybkostrzenność, naprawdę, często nawala jak karabin maszynowy na tym poziomie, z tymi uszkodzeniami, no bo wiadomo, to nie jest magazynek, ale jak na 220 średnich uszkodzeń, bo tyle tutaj mamy, damage na minutę jest bardzo imponujący. Co więcej z zalet, mamy dobry pancerz, jak na szóstkę, wiadomo, na ósemki nie styknie, ale na szóstki, siódemki zdarzają się spokojnie rykoszety, do tego dużo HP. Ale właśnie wadą jest penetracja dość niska, 145. Szczególnie kiedy porównamy to na przykład z takim francuskim Arnem, który ma 212 na tym poziomie. No to jest no, przy, przywaga w ogóle kosmiczna. No i też wadą tego pojazdu jest to, że no, idziemy dość wolno, w końcu czołg ciężki. Także to są takie dwie poważniejsze wady tej konstrukcji. Dobijamy TDK, Mamy już 8 fragów. W tym czasie jeden z naszych KW1 dobił jednego rywala. I zobaczcie, mamy tylko już dwie arty w teamie. I samych siebie. Czy to jest szans na medal? Bohaterów Rosjeni? Ano jak najbardziej. Teraz pojawia się jeszcze Hummel. Ja od razu powiem, że spokojnie kolega mógłby załadować Haecka. Haeczek oczywiście ma średnie 270 uszkodzeń, a Humel ma 300 HP. Ale. Zawsze jest cień szansy, że jak polosuje, to padnie na hita, prawda? Można było spróbować. Kolega jednak tego nie zrobił. Raz, dwa. Humel zniszczony. Jedna arta została tam na naszej bazie. Teraz Humel również pada i pojawia się ogromny dylemat. Bo to naprawdę jest kwestia być albo nie być. Albo wracamy na kapa. Nie dajemy się skapować, a rywale już przyjmują bazę. Albo... Jedziemy po Arte z nadzieją, że rywale oleją przyjmowanie, poczują się zbyt pewni siebie i po prostu oleją kapowanie. Póki co rywal zjechał z bazy i dzieje się chyba właśnie najlepsze, co dla nas może być. Gdybyśmy wrócili na bazę, jestem przekonany, że francuska arta Lew strzeliłaby nam w plecy za 115, bo to nie jest żaden wyczyn. Lew jest celny, szybkostrzelny i ma zasięg, także po prostu by nas zdjął. My jednak. Zdejmujemy jego, i to w bardzo fajnym stylu, kolega wyczaił, gdzie jest. I też Lew popełnił błąd, bo się nie... Przed... Y... Nie przedstawił. Nie przestawił, no... Na pewno mógł to lepiej rozegrać. Zwróćmy uwagę, że kolega nie wozi gaśnicy. Dość ciekawe na niemieckim czołgu, one się lubią palić, a kolega tutaj... Bez gaszenia. W ogóle, mamy pula już. No ale, pól to jest nic, my tutaj walczymy o 14 fragów. I powiem wam, że teraz jest lipa, bo kolega jest wykryty. Pancer 4H może nas zdjąć na hitę chyba najlepiej byłoby zniknąć. Zniknijmy. Wyjechałbym z drugiej strony. Kolego, z drugiej strony wyjedź. To go zaskoczy. Spodziewa się, ciebie, z prawej. I powiem wam, mega fart. Mega, mega fart. Jeszcze AMX odbija się od boku. Proszę bardzo, dobity teraz. No, kolega przyfarcił. Oj, bardzo. Chory pies. Co to w ogóle za nik? Chory pies? Boże, święty. Co ci ludzie wymyślają za niki? Wolę nie wiedzieć. Okej. Okay. Mamy jeszcze tylko dwóch delikwentów do upolowania. KW2 i oj Experimental. Oczywiście groźniejsze KW2, ale oj Experimental też może mieć trolla i wtedy przebija nas spokojnie. Kolega z przyczajki. No ja nie ukrywam, że. Oni byli blisko naszej bazy, więc nie zdziwię się, jeżeli wjadą na kapa. Na miejscu kolegi wracam na bazę. Linią 1 oczywiście. Tą drogą, z której yy, mieliśmy LCK. Chodź teraz, proszę bardzo, pojawi się o eksperymental. No, powiem wam tak. Jest bokiem idealnie ustawiony. Raz. Pięknie, nie widział nas. Mamy żarówkę, mamy żarówkę, więc. Na pewno efekt zaskoczenia wciąż jest. On mniej więcej wie skąd dostał, ale... Teraz wyjedziemy z góry, z krzaczków, a to już na pewno... Będzie dla niego problem, bo jest na otwartym polu. Tam jest skała, ale oj, eksperymental jest za duży, aby się schować, więc... Na pewno go upolujemy. Kwestia podejścia. Co trzeba zrobić teraz? Tu są krzaki, fantastyczne. Jest skała. Co ja bym zrobił? Wychyliłbym się za krzaków. I... Przygotował do zjechania w dół od razu po strzale. Bo pewnie nas wykryje, więc... Strzał i do tyłu. Za krzekami. O, proszę bardzo, jest w dwojeczka. No teraz mamy już idealną sytuację. Wiemy, gdzie są dwa czołgi. Tego zdejmiemy raz, dwa. Pięknie. W dół, bardzo przytomnie. Znikamy. Aby, broń Boże, nie zginąć. Dobra. Mamy Golda, aby mieć większą szansę na penetrację. Gold ma dużo penetracji, 100%. 94 starczy na OI. Piątego poziomu. Kolega w ogóle nieskoncentrowany, pokazuje boczek i fantastycznym strzałem dobijamy go. 14 fragów, wyciąg 1 na 5. Nawet nie będę mówił o medale, o medalu kołbanowa, kurde. Moi drodzy, no co tu dużo mówić. Rywale jak rywale, mało ogarnięci. Ale końcówkę można było rozegrać ciutkę lepiej, gdyby ten pancer nas trafił, boję się, że jego troll mógłby nas zniszczyć. Wtedy, gdybyśmy wyjechali od lewej, jak mówiłem, na pewno to by go zaskoczyło. Ale z drugiej strony wtedy wyjechał na nas L Cek, Gdyby nas trafił perfekcyjnie w bok, też mógłby nas zdjąć. Dużo szczęścia pod koniec, na pewno dużo szczęścia, ale udało się, udało się, więc co będziemy narzekać? Ja na koniec jeszcze raz serdecznie zapraszam Was na stronkę Allegro, link w opisie. Pamiętajcie o giveawayu na 1000 zł. Wystarczy być z nami, tak naprawdę, na kanale, bo wiadomo, że komentarze i tak piszecie. No i oczywiście życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia na streamie. Hej!